Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś, firma Tawex. Serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu, podczas którego poruszę kwestię spreadu. Spread najczęściej kojarzy się z rynkiem walutowym, jednak mamy z nim do czynienia również przy obrocie metalami szlachetnymi. Spread jest po prostu różnicą między ceną Kupna i sprzedaży danej monety lub sztabki w danym momencie. Jest wyrażany w procentach i oczywiście im jest on niższy, tym lepiej dla kupującego, ponieważ cena danego produktu jest bliższa rynkowej cenie złota. Bez problemu możemy obliczyć go sami. Wystarczy, że w pierwszej kolejności od ceny sprzedaży odejmiemy cenę skupu, a następnie tę różnicę podzielimy przez. Cenę sprzedaży i pomnożymy razy 100. Przykładowo, jeżeli w danym momencie za złotego jednouncjowego kangura płacimy 9000 zł, a cena skupu wynosi 8600, to mamy tutaj różnicę 400 zł. Wystarczy więc, że podzielimy 400 przez cenę sprzedaży, czyli 9000, i pomnożyć razy 100. To nam da około 4,5%. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na wysokość spreadu, Koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał, gdzie dostępny jest filmik, w którym poruszamy właśnie to zagadnienie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, żebyście mogli być na bieżąco z publikowanymi treściami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!